A witam serdecznie na kanale Picasso. No cóż, zaczynamy. Tutaj ogłoszenie tego konkursu, co wyszło nam, a co nie wyszło, a jakie są nasze tutaj osiągnięcia jako społeczności horsowskiej. Powiem szczerze, że bardzo, bardzo jestem zaskoczony, że udało nam się pewne rzeczy osiągnąć. A więc zaczynamy. Robiłem stylem, dwa style, a tutaj właśnie poprzez gratulacje następnym osobom, prawda? Gratulowałem, tak, i oddawałem po prostu gratulacje tym osobom, które już po prostu już tutaj mi pogratulowały. I w ten sposób po prostu starałem się to zrobić. Druga sprawa to przez Facebooka, poprzez ogłoszenie na stronce, którą macie poniżej, czyli Picasso TV, i na grupie facebookowej też się ogłaszałem odnośnie gratki za gratki i daliśmy radę, po prostu daliśmy radę zrobić to, co po prostu, o co mi chodziło, czyli zdobyliśmy tytuł mistera, jednodniowy tytuł, ale cieszy, prawda? Jest to podwójnie dobre z tego względu, że no przede wszystkim jeżeli będziecie w swoich ojkach robić coś takiego, to raz, że będziecie mieli dużo przyjaciół, znajomych, prawda, i tak dalej, a to chodzi właśnie w tej społeczności, prawda? Horsowskiej, a druga sprawa, że jeżeli macie VIP-a albo Pegaza, możecie ustawić sobie sprzedaże tutaj, prawda, i wymiany, które tutaj się dokonują. I to jest duża promocja po prostu waszej stronki, tej, którą tutaj macie. Oczywiście też dużo dają też takie stronki, jak wrzucacie sobie na przykład Mroza, Topazy i Santosy, prawda, na swoją stronkę. Z tego względu, że po prostu jednym kliknięciem przenosicie się, prawda, i możecie sobie obrobić danego ksantka albo topka, prawda? A co za tym idzie, to wam to daje po prostu później jakieś wymierne korzyści w postaci roga albo kuponów, prawda, dodatkowych. Także jest to, warto zaglądać na tę stronę, tak samo jak i polecam stronę Didzi, gdzie tam są, ma wrzucone jeszcze sprawy odnośnie różnego rodzaju właśnie udogodnień tego typu, że macie tutaj te UFA, prawda, i ona ma jeszcze UFA tam. No ale no to tak jak mówię, no to musicie sobie poobczajać. Niektórzy mają różne rzeczy na stronie. No także tutaj są rzeczy, które są na przykład spoiler z testowego, teraz u mnie jest, albo nowa, no nie, to już są stare filmy, co prawda, ale one mogą wam pokazać, jakie było przejście po prostu ze starej waluty, prawda, na przykład na nową. I po prostu, że to wam da jakieś, jakie były wcześniej rzeczy. Ja oczywiście pozmieniam te filmiki, które teraz się dezaktualizowały, a z tego względu, że no idzie czas, idą zmiany. No owszem, no teraz są te gorsze metody zarabiania tutaj na horsach, no ale zawsze aktualne, prawda? Tak samo jak jest na czarnym rynku, tam macie top 10 koników, które ja uważam, one się do tej pory nie zmieniają. A te stare koniki, tak samo jak i teraz jest po prostu planetka do zdobycia, one dają kuponiki i pozwalają nam być niezależnym po prostu finansowo tutaj w tej grze przynajmniej. I w tym momencie wam polecam tego konika, który jest do kupienia. Ale co tutaj mamy do pozazdroszczenia innym i tak dalej, z tego względu, że bardzo, bardzo się tutaj postaraliście i po prostu tych 270 gratulacji udało się zebrać. No cóż, no rekord to było około 9 tysięcy
miałem wizyt na swojej stronie, chyba nawet troszkę więcej, ale nie chcę przesadzić, bo dokładnie nie pamiętam tam tej liczby, ale około 9 tysięcy właśnie wizyt. W momencie, kiedy wygrywałem w takiej wyzwaniu, w wielkim wyzwaniu, prawda, tam były do wygrania koniki, jak udawało mi się wygrać te koniki, to wtedy miałem naprawdę bardzo dużo polubień i dużo gratulacji i tak dalej. Natomiast no teraz to naprawdę troszkę siadło, to teraz już 270, to każdy praktycznie z Was może to osiągnąć, jeżeli po prostu przysiądzie sobie i po prostu w ten sposób porobi. No owszem, no troszeczkę mam przewagi, że mogłem Was poprosić po prostu czy na fejsie, czy na grupie, czy po prostu, ale Wy też to możecie zrobić, też możecie na grupie po prostu wziąć i poprosić o gratulacje i myślę, że też parę osób Wam te gratulacje udzieli. Cóż, też mamy ogłoszenie tego konkursu. Ja postanowiłem Róg Obfitości przyznać tutaj jednej osobie. Bardzo proszę o nick tej osoby. Jeżeli możesz się odezwać do mnie, to bardzo bym prosił. Chcę Ci po prostu tego Roga Obfitości podarować, po prostu wygranego, pod zielonym dębem. Na tydzień spróbuję, czy po prostu ta nazwa się przyjmie. Na pewno przez tydzień będzie ta nazwa obowiązywać u mnie. Co prawda troszeczkę mało was tutaj dało te nazwy, ale po prostu na razie powiedzmy, że po prostu opcjonalnie ta nazwa mi się w miarę podoba, zwłaszcza, że jest polska, a brzmi swojsko, tak? I po prostu druga sprawa, że po prostu no lubię naturę, no i tutaj ten dąb, zwłaszcza, że po prostu jeszcze z drzewkiem i tak dalej. Naprawdę trafiony klimat moim zdaniem. Natomiast, tak jak mówię, tymczasowo jest na tydzień, z tego względu, że no, szukam jeszcze takiej nazwy, która będzie taka wow. Czy nie mam tego efektu wow, jest taki wow. I po prostu tą nazwę przyjmuję na razie. Z tego względu, że no tamta już mi się przejadła, już naprawdę już jest. Ponieważ ja mam dużo tych swoich, które do Ojka się zapisują. No i może być coś takiego, że nazwa się nie przyjmie przez lokatorów, że tak powiem. Dlatego też tutaj jest taki troszkę niesmak z tego względu właśnie, że po prostu, że może to spowodować troszeczkę niefajne efekty w społeczności po prostu klientów mojego Ojka, prawda? Bo taka nazwa, zmiana nazwy nagle jest też nie zawsze mile widziana, prawda? Ja najpierw dam ogłoszenie przez 2-3 dni i po prostu później zmienię tą nazwę na tą, tak jak już obiecałem, że po prostu będzie ta zmiana tej nazwy zrobiona. Ale bardzo proszę o jedną rzecz, poproszę o lajka, znaczy się nie o lajka, tylko o nika tej osoby. I po prostu, żebym mógł przekazać tego Roga Obfitości. No i bardzo proszę o pchanie moich zawodów. Jeżeli by była taka możliwość, bardzo bym Was prosił. Ja spośród po prostu osób, które będą wygrywać te zawody, powiedzmy w ten sposób, no to ja będę fundował też Rogi Obfitości. Przeznaczyłem na to 3 Rogi Obfitości, jeżeli macie ochotę mi pomóc w tym, żeby wypromować te wyścigi troszeczkę wyżej, no one teraz są naprawdę bardzo nisko, no z mojej winy oczywiście, bo kto inny mógł zawalić jak nie ja, no po prostu dawałem, byłem tak bardzo zniesmaczony kiedyś po prostu tym, że zmiany są w tych wyścigach tak bardzo, że postanowiłem po prostu przerzucić wszystkie wyścigi na boskie.
ten sposób wszystkim pomóc, żeby tych boskich zawodów było więcej, no ale później wrzucili te zawody, te, wiecie, tak, tego owa, prawda? No i już to nie było potrzebne, a no, niestety moje wyścigi, które miały bardzo dużo rozryw, po prostu zostały zdezaktualizowane i no, powiedzmy sobie szczerze, trzeba będzie po prostu robić je od nowa. A oczywiście, jeżeli macie ochotę, to mogę nakręcić taki filmik odnośnie tych rzeczy. Natomiast bardzo Was proszę o to, żebyście mi napisali po prostu tutaj w komentarzach, że no, potrzeba jest takiego filmu, to Wam po prostu pokażę, jak się pcha takie zawody, jak się co i jak robi i tak dalej. Owszem, jest taki filmik już po prostu, ten mogę Wam znaleźć, jeżeli taka jest potrzeba, ale to jest troszeczkę starszy już ten filmik i nie ma tam zawodów po prostu podzielonych na kategorie. No i tutaj jest ten właśnie problem z tymi kategoriami, bo prawdę mówiąc jest problem, bo tych pchaczy trzeba mieć już bardzo, bardzo wykwalifikowanych i żeby te zawody troszkę wypromować, no niestety trzeba troszeczkę wysiłku. No a co za tym idzie, no jest potrzebna pomoc, no bo powiedzmy sobie szczerze, no bez społeczności ja sobie mogę wrzucić tylko dwa koniki, prawda? Mogę mojego znajomego poprosić, żeby mi puścił te dwa, no ale to jeszcze trzeba trzecią, żeby dobiła, prawda? Że tak powiem. Poza tym no trzeba przynajmniej mieć cztery GP-ki no, na dwie osoby. Zazwyczaj każdy ma po jednym GP-ku, no nie każdy ma po prostu, nie wiem, no to co chwilę robi Grand Prix, koniki na Grand Prix. No i w tym momencie jest to właśnie problem. No nic, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Tego roga chciałbym przekazać jeszcze w dniu dzisiejszym, jeżeli jest taka możliwość. Wystarczy mi wysłać wiadomość, wystarczy mi podać nick i ja od razu po prostu biorę i wysyłam tego roga dla Ciebie. A nie zapominajcie, że po prostu dla wygranych, którzy będą wygrywać, bądź też drugie miejsca, bo czasem będzie takie coś, że po prostu ja będę pchał swoimi bosiakami i wtedy no to nie liczę tego bosiaka mojego jako po prostu jako wygranego, tylko liczę po prostu osobę drugą zaraz za moim na przykład bosiakiem, że to jest wygrany. I po prostu, żeby było wszystko fair, prawda? I z tych osób, które będą miały drugie, pierwsze miejsca, jeżeli to nie będę ja, no to z tych osób po prostu będę losował trzy, które po prostu dostaną te rogi obfitości. Także pod tym względem myślę, że to jest fair. No to trzymajcie się i do widzenia. Do następnego razu.